W tym roku przedstawimy Państwu znane kabarety, znane i lubiane oraz tych, którzy pojawili się na scenie kabaretowej stosunkowo niedawno. I tak też będzie tym razem. Będą dwa debiuty. Pierwszy z nich to kabaret K2, a drugi to Michał Kępa, który poprowadzi dzisiejszą noc kabaretową. Zapraszam Michał Kępa, życzę Państwu miłego wieczoru. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam Panią. Dzień dobry. Powitać na Akademii. Przyszedłem do Państwa z Bielska-Białej. Bardzo się cieszę, że z Państwem jestem. Hurra! Że tak zacznę na początek. Szanowni Państwo, ja chciałbym przeczytać na początek formalności. W ogóle formalność jest taka, że ja będę prowadził tą imprezę. Specjalizuję się w takim wprowadzeniu imprez do 18 osób maksymalnie i najlepiej w piwnicy, więc prosiłbym, żeby Państwo mi dodali otuchy. Wiem, że to konferencja musi dodawać otuchy, ale nie, bo Państwo chcą mi zbiorowo dodać otuchy. Ja prosił indywidualnie, bardzo proszę. Ale przeczytamy. Nie, nie, jest Pani coś połowie mi miłego. Bardzo nam miło, że Pan. Bardzo Pani dziękuję. Jest Pani kochana, dziękuję. Teraz czuję się już bardziej rozluźniony. Proszę Państwa, PAKA to jest takie stowarzyszenie promocji sztuki kabaretowej. Oni są bardzo fajni, są z Krakowa, ja w zasadzie tyle mogę o nich powiedzieć. Oni chcieli dać Państwu prezenty. Prezenty polegają na tym, że ja je będę dawał Państwu. Ale nie ma nic za darmo, jak gdyby. Państwo coś zrobią. Na przykład jakiś wierszyk. Tak. Taka pani... Agnieszka. Wspaniale. To już dobrze. Jakiś wierszyk. Proszę o brawa dla pani Agnieszki. No, nie jedziesz Agnieszka. Ja mała różyczka. Proszę, proszę. Chcę wiedzieć, co ta różyczka potem gdzie tam. Jestem przede wszystkim bardzo takim prowadzącym prospołecznym. Ja dbam, żeby publiczność się dobrze miała. W związku z czym Maka dała wam swoje prezenty, a ja mam swoje. Proszę bardzo, Coca-Cola. Proszę bardzo. Tutaj jest bułeczka taka. Proszę bardzo. Serem. Pan weźmie, pan. Dziękuję bardzo. Tu jest, proszę pani, z budynkiem. Wystąpi przed państwem kabaret Szarpanina, wystąpi przed państwem kabaret K2, wystąpi przed państwem kabaret Smile, Rolling Stonesi, ale bez Mika Jaggera. I w zasadzie tyle. Dlatego, szanowni, kochani państwo w Tarnowie, przed państwem kabaret prosto ze Szczecina i tu nazwa się rymuje, bo kabaret nazywa się Szarpanina. Dobry wieczór, czy słychać mnie? Nie. To skąd pan wie, że mówię? Dzień dobry. To wy tutaj rejestrujecie dzieciaki? Tak, 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 słucham. Proszę. O, bliźniaki! Gratuluję! No. To jak by pan chciał nazwać synów? Kain i Abel. To co pan? To co, zabronione? To nie jest zabronione, ale chyba zna pan historię o Kainie i Ablu. Nie.
Kain zabił Abla. To nie. To nie, to nie. To wie pan co? To niech ten będzie Kain Aten Abel. Pana, jak pan tak nazwie synów, to się będzie jednoznacznie kojarzyło. Nie mógł pan wymyślić coś takiego normalnego, przyziemnego, coś z życia codziennego, no. Codziennego? No. Dobra, dopisz pan. Domestos i Pampers. Pana, ale to nie są imiona. Nie? A Ariel i Ludwik to niby co? Weźmy jakiś inny klucz. Dobra. Niech się panu skojarzy może coś z jakimś ulubionym filmem, muzyką, może... O! Muzyką! Bardzo proszę! Iwan i Delfin! Dobra, inaczej. Co na to partner, bo rozumiem, że panowie... razem. On, ja go nie znam, bo wszedł za mną. Czy mogę pomóc? Mają panowie poratować 2 złote? Nie. To przepraszam. Jak pan ma na imię? Nie, o co? Co no niech pan mówi, no? Nie, no, taki będzie pan się śmiał. Nie będę się śmiał. Na pewno? Obiecuję. No. Łukasz. Łukasz! Przypocok! Łukasz! Nie, to jest właśnie normalne polskie imię. No właśnie! A ja chcę, żeby moje dzieciaki były oryginalne, no! Dobra, ty, ten, kompromis, no. No. Jak najczęściej się daje ci na imię, no? Tosia, Max, Sara, Borys i Kajtek. To ale nie pytam o psy. Co dzieci pytam, nie? To są takie właśnie, widzi pan, dla dzieci, no. To są takie dla dzieci? No to pisz pan! Kain, Abel! Koniec! Tato, tato, bo to jest naprawdę ważne. No dobra, o co chodzi? No bo... Bo ja się pokłóciłem z Rynkiewiczem i on chyba nie oddycha. To co? Tylko Kain! Kain! Ja sobie tak oglądam telewizory. Telewizor! LCD! Marki Funai 32 cale! Full HD! Telewizja HDMI! Rozdzielczość 1920x1080 kontrast! 2300 teraz! Za jedyne 999 zł! A czy do tego można podłączyć DVD? Odtwarzacz DVD marki JVC! System jakości Dolby Digital! Odtwarzacz CD, DVD, MP3 i OPG teraz! W super cenie 199 zł! 30 lata, 0%! Bo... Ja... to... i to... mama. No to jest, po prostu chodzi mi o taki kabel... do telewizora, nie? Telewizor! LCD! Marki Funai! 32 cale! Full HD! 4 wyjścia HDMI! Rozdzielczość 1920x1080 kontrast! 2300 teraz! Za 999 zł! Okej, wie pan co? Właściwie ja się tylko rozglądam. Luneta Skywatcher! Synta M130! Ogniskowa 900 mm! Zasięg gwiazdowy teoretyczny! 13,3 magnitudo! Teraz! W super cenie 199 zł! Otóż, proszę państwa, pod domem generała Jaruzelskiego spotykają się co roku 3 grupy społeczne. Pierwsze to przeciwnicy rządu. Oni są i pod krzyżem, i pod domem generała wszędzie są. To jest taka grupa, która, nieważne jaka jest manifestacja, gdzie można dokopać rządowi, oni tam są. Też pod domem generała, też nigdy go nie ma w środku akurat swoją drogą. To jest jedna grupa społeczna. Noszą krzyże i tak dalej. Druga grupa społeczna, proszę państwa, to są weterani stanu wojennego, których mam dla nich wielki szacunek. I oni tam są, bo są, bo wypada tam... Mają swoje przemowy, zapalają świeczki za kolegów, którzy zginęli. To taka, prawda, trochę powinność. I trzecia grupa społeczna to są ludzie mniej więcej w moim wieku, którzy przychodzą tam po to, żeby walczyć z komunizmem, jak już powiedziałem. Bo, że tak powiem, jak się urodziło w roku 88, to są pewne zaległości w walce z komunizmem. Niewątpliwie tak jest. Więc my tam trochę jak takie, jak to ktoś kiedyś określił, takie trochę cipulinki, tak stoimy trochę z boku. Się trochę boimy krzyknąć, czasem ktoś krzyknie, będziesz wisiał, będziesz wisiał.
albo znajdzie się pała na głowę generała. Gadaj, to nie jest takie łatwe. Coś o powstaniu styczniowym teraz, tak? To ja lubię chodzić rzeczywiście na manifestacje związane z powstaniem styczniowym. Tam ja, weterani powstania styczniowego, milicjanci, straż carska, taka rycerze, Piłsudski czasem przyjedzie. Lubię tego typu historie, proszę państwa. No, zdecydowanie gorzej są manifestacje związane z Grunwaldem, bo tam jest jak gdyby jeszcze wcześniej i tam już trochę świadków brakuje. Ciężko doprosić o tych rycerzy, oni tak za bardzo nie chcą przyjeżdżać na te spotkania, oni mówią, że nie, że 600 lat, już trochę wstyd się pokazywać, jak mnie zobaczą zgarbionego w tej zbroi. Że... Tak naprawdę koń mu uciekł. Tak, w gruncie rzeczy. Proszę państwa, co państwo robią w życiu? Agnieszka. Pracujesz. No to w przeciwieństwie do mnie, można powiedzieć. Ja mam taki zawód w zasadzie, że gadam głupoty. Staram się. Czy państwo wiedzą, czym się różni butelka Coca-Coli od ruchomych schodów? Nikt? Czym się różni butelka Coca-Coli od ruchomych schodów? Właśnie ja też nie wiem. Taki jest sens tego kawału, że nie znam odpowiedzi tutaj, muszę powiedzieć. Ale... Kolorem. Może być. Albo Żydzi. Nie wiadomo, coś w tym stylu, prawda? Dziękuję, bardzo lubię kawałek. Mam jeszcze drugi kawał, krótki. Jak nazywa się, to jest kawał raczej dla młodszych ludzi, ale trudno. Wiecie, jak nazywa się czarna noga? Nyga. Dziękuję. Proszę państwa, no, witam państwa Kabaretka 2 z Zielonej Góry. No, powiem państwu szczerze, że podobało się chyba państwu to, co Michał Kępa tutaj zaprezentował, prawda? Fajny był, nie? No to właśnie my tak się obawiamy, że nie wiemy, czy damy ale radę. Ale czekaj, bo pan proszę? Tutaj, pan, ja, zapytałeś się no. O to, co się zapytałeś, a pan... Bo pan ma to samo, co ja. Ja też tego nie palę. Ja nie wiem, co on pali, ale słuchajcie, tego muszą być... Ale to nie są liście. Proszę? To nie są liście. Oczywiście, że a nie. Kto... Zostaw te rekwizyty, co? No, kradnie, cholera. Widać, że nie stał. A kto dostał flaczki od niego? Flaczki? Pan. Kto? Aha, bo ja chyba bym tego nie jadł. Ja widziałem, jak on przed występem taką trutkę na szczury rozkładał. Także nie wiem, jakie jest źródło tych flaczków. Ale w każdym razie być może... Eksperymentować wolno, naprawdę. Może się znajdzie konina w tych flaczkach. Słuchajcie, państwo nas nie znają, ale no nie oszukujmy się, my was też nie znamy, także jest 1-1, prawda? Ale jest szansa, że się poznamy i na końcu już nawet się polubimy. Ja bym chciał tylko, żeby państwo nie traktowali nas jakąś tam, wiecie, zapchaj dziurę, nie? Nie, nie, my jesteśmy taką niespodzianką dla was, prawda? Jesteśmy takim nieoczekiwaną wisienką na torcie, a nie właśnie taką zapchaj dziurą, bo smajle jadą z Chałtury, z Krakowa. Nie, nie. Nie, nie, oni już tam czekają w garderobie i właśnie mamy jesteśmy, grać... Jesteśmy takim nieoczekiwanym gościem na Wigilię. Tak. To, co się zostawia dla niego, tą... Resztki to dla nas. Wiecie. To, co Kępa zostawił reakcyjnie, możecie dla nas. Słuchajcie, sprawdźmy może, sprawdźmy, jak państwo potraficie reagować. Taki bardzo stary, ale bardzo śmieszny żart. Na 3-4, słuchajcie, nieważne, czy wam się spodoba, największa burza oklasków, jaką potraficie z siebie dać, dobra? Damy radę? Damy radę. Odpowiadam sobie, bo oni nie odpowiadają. Uwaga, idzie żart. Byłem wczoraj w Czechach, więc cieszę się, że was widzę.